pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w salonie rektorskim Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Jest z nami ksiądz biskup nominat Andrzej Kaleta, który został ogłoszony biskupem pomocniczym kieleckim 8 listopada bieżącego roku. Taka była decyzja Ojca Świętego Franciszka. Księże biskupie, jakie uczucia towarzyszyły księdzu biskupowi w tym momencie, kiedy dowiedział się, że ma być biskupem? No, był to okres, kiedy wszyscy oczekiwaliśmy na nominację Ojca Świętego dotyczącą biskupa pomocniczego w naszej diecezji. No i przyznam szczerze, że było to takie zaskoczenie połączone z takim pytaniem, no właśnie, czy podołam, czy stanę na wysokości zadania. Jakoś, no, była to taka suma tego typu doznań. Na pewno rodzaj zaskoczenia i właśnie takiego pytania, które gdzieś tam w sercu, umyśle się pojawiło. No i przyznam szczerze, że ono towarzyszy dalej, bo przecież to nie odległy czas, a jest to rzeczywistość bardzo aktualna w tym momencie dla mnie i dla nas. Czy ksiądz biskup mógłby nam przybliżyć historię swojego powołania kapłańskiego? Powołanie moje związane jest z czasem, kiedy zdecydowałem się podjąć studia. Te studia na początku przez krótki czas dokonywały się na Politechnice Świętokrzyskiej, ale że miałem kolegów tutaj w seminarium, odwiedzałem ich, no i tak coraz bardziej, kolejne spotkanie, jeszcze jedno, no i w końcu decyzja, że może ja też powinienem tutaj być. Ona tak rosła, rozwijała się i w końcu przyjęła postać takiego realnego czynu, kiedy przyszedłem, no i zostałem przyjęty tutaj właśnie do seminarium. A później cóż, no, studia, zresztą razem żeśmy byli, spotykając się tutaj właśnie w salach wykładowych, w wnętrzach seminarium. No i pamiętam, że z czasów studiów jeszcze oprócz nauki, czyli tych takich merytorycznych rzeczy, na pewno praca z chorymi, bo dużo czasu żeśmy poświęcali, zresztą do dziś klerycy, i myślę, że to jest dobra rzecz, dobrze, że tak się dzieje, że ta formacja przyjmuje taki kształt. Dużo czasu poświęcają ludziom chorym, przyjmuje to postać różnych wyjazdów, czasu rekolekcji, towarzyszenia im. No i młodzież. To była jakby drugi taki etap, kiedy związałem się tak dosyć mocno z ruchem Fostro, ruchem oazowym pod koniec pobytu seminarium, tej formacji seminaryjnej, i później cały czas wikariatu, wikariuszowski, to znaczy 5 lat spędzonych w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia w Mielniku i potem Świętego Wojciecha tutaj, tu w Kielcach. To był czas, kiedy dużo poświęcałem właśnie ruchowi Światło-Życie, młodzieży i również Oazie Rodzin, bo i taki moment w moim życiu był. A później rozpoczęło się seminarium na nowo. I tak do dziś w zasadzie, bo jesteśmy tutaj w tych wnętrzach seminarium. Dziękuję. Ksiądz biskup jako hasło swojej posługi wybrał słowo łacińskie fidelitas, wierność. Co przez to hasło rozumie? No tak, myślę, że no dobrze, myślę, oddaje to hasło i treść, która akurat jakoś się z nim jest związana, herb, który powstał i ilustruje to moje takie spojrzenie na kapłaństwo, na współczesne życie, potrzeby, które dyktuje współczesne życie, potrzeby, które pojawiają się przed współczesnym Kościołem. Mianowicie, jeżeli chodzi o samo hasło, związane jest z herbem, jak mówię, i ono dotyczy wierności, jaką zaprezentował mój święty patron Andrzej Apostoł, który pełen Ducha Świętego głosił Ewangelię aż po krzyż. Przypomnę tylko, że poniósł śmierć męczeńską. Dziś powiedzielibyśmy na terenie Grecji, starożytnej Grecji, i to został ukrzyżowany tylko w sposób taki charakterystyczny, nie tak jak Chrystus na takim klasycznym krzyżu, ale na krzyżu greckim, dziś nazywanym Krzyżu Świętego Andrzeja. I to właśnie to fidelitas, ta wierność, uważam, zaprezentowana przez Andrzeja, jest potrzebna nam dziś, nie tylko mnie jako kapłanowi, czy to biskupowi, ale sądzę nam wszystkim, bo niezwykle ważna jest sprawa wierności dziś w świecie, w Kościele, choćby w małżeństwie, rodzinie. Jeżeli nie ma wierności, to nie ma miłości, to nie ma zaufania. To trudno budować coś na przyszłość. To, co robimy, jest tymczasowe, na teraz tylko. Wiadomo, że życie pisze własne scenariusze. Ksiądz biskup będzie wspomagał biskupa Kieleckiego w pracy w diecezji, ale gdyby ksiądz biskup zechciał też powiedzieć, co dla niego jest ważne, jakie może ma priorytety swojej posługi, co chciałby przede wszystkim robić, czym się zajmować? No, niewątpliwie, tak mi się wydaje w tej chwili, no, życie to będzie weryfikowało na różne sposoby. Niewątpliwie ta moja posługa będzie wiązała się z potrzebami diecezji i potrzebami w jakiś sposób wytyczonymi przez biskupa diecezjalnego, biskupa Jana, bo jak sama nazwa wskazuje, biskup pomocniczy, a więc dany do pomocy w duszpasterstwie diecezjalnym. Niemniej jednak już w tej chwili ksiądz biskup zlecił mi kontynuowanie w zasadzie tej misji, którą podjąłem rok temu, a która wiąże się z formacją kapłanów, no bo chcę powiedzieć, że różne grupy zawodowe, na przykład lekarze, nauczyciele, zapewne prawnicy, ktoś tam inny jeszcze, również i kapłani, no, są zobowiązani odpowiednimi, w naszym wypadku, dokumentami Kościoła do tego, żeby podnosić swoje kwalifikacje, no, żeby otwierać się na nowe wyzwania, które dyktuje duszpasterstwo, a wcześniej świat. To też w tej dziedzinie będę starał się działać, pomagając młodym kapłanom, aby właśnie te kwalifikacje były ciągle podnoszone poprzez różnorakie formy spotkań, konferencji, ćwiczeń. Myślę tutaj również, że w tym mieszczą się dni skupienia, jak i rekolekcje. To jest ta formacja duchowa. Tak więc nade wszystko to kwestia pracy właśnie z kapłanami w tej dziedzinie. Ale już teraz mogę powiedzieć, że takim moim pragnieniem na pewno będzie to, żeby chciałbym być z księżmi, być w tym naszym środowisku i tak sobie to wyobrażam. Zresztą każdy z biskupów stara się to robić. Ja bym też chciał i pragnę tego, żeby być swego rodzaju takim zwornikiem kapłańskiej jedności, jak ja to nazywam, takiego bycia po prostu razem w różnych sytuacjach. Wtedy, kiedy jest dużo pracy, ale wtedy, kiedy można pomyśleć o jakimś godziwym, dobrym odpoczynku i znowu tej formacji, o której mówiłem, i zapewne jeszcze innych sytuacjach. Myślę, że nie będzie to trudne dla księdza biskupa, bo do tej pory też ja mogę to poświadczyć. Miał bardzo dobry zawsze kontakt z kapłanami, był bardzo koleżeński i no, trzeba będzie to kontynuować. Na koniec chciałbym jeszcze prosić księdza biskupa, żeby zechciał jeszcze coś może od siebie powiedzieć diecezjanom, co jest też, jakie ma może życzenia, pragnienia o swojej posłudze. No może tylko tyle, że serdecznie zapraszam wszystkich tych, z którymi się spotkałem w czasie duszpasterstwa, jakie realizowałem. Myślę tu o młodzieży z ruchu Światło-Życie, no to są już dzisiaj zapewne nieco starsi panowie, panie, ludzie już i zamężni, żonaci, ale żeby znaleźli trochę czasu i byśmy mogli spotkać się no, w czasie tejże uroczystości święceń biskupich. Myślę tutaj nie tylko o tych właśnie związanych z ruchem Światło-Życie, ale no, zapraszam wszystkich diecezjan do udziału w tej uroczystości, bo nie jest to uroczystość tylko moja, czy tego kręgu najbliższego, z którym jestem związany, czy byłem do tej pory związany, ale chciałbym, żeby ten krąg był jak najszerszy, żeby obejmował wszystkich diecezjan. Więc proszę o uczestnictwo w tych wydarzeniach, ale też bardzo mocno proszę o modlitwę. Po prostu, żebym podołał, żebyśmy spotykając się wspólnie, razem w różnych miejscach, rozumieli się i uśmiechali do siebie. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten wywiad, którego ksiądz biskup udzielił, i życzymy wielu łask Bożych na czekającą go posługę. Szczęść Boże!